Bartek czeka ze strony universeofmemory.pl i .com. Czas na ostateczne zakończenie wielkiego i długiego tryptyku o żelazie. Całość w sumie pewnie zajmie 2 godziny, jakby to podsumować, ale to dobrze. W sumie temat jest ważny. Wydaje mi się, że szczegółowość w tym temacie też jest równie ważna, jeśli chodzi o potencjalne diagnozowanie samego siebie, jeśli ktoś, że tak powiem, jest dociekliwy, albo pomóc pacjentom, jeśli ktoś jest lekarzem czy dietetykiem. Ponieważ jak już pewnie zauważyliście, wiele z tych sposobów jest dosyć bezproblemowych i nie wymaga zastosowania farmakologii, co uważam jest zawsze dodatkowym plusem. Możemy sobie uniknąć różnego rodzaju efektów ubocznych wtedy, które często wychodzą z farmakologii. Sam jest to dobre rozwiązanie. Jeśli ktoś do tej pory nie śledził tej całej trylogii o żelazie, to opis do pierwszych 2 części znajdzie się w opisie. Do tej pory mówiliśmy sobie o całej gospodarce żelazowej, czyli jak żelazo jest transportowane, jak jest wchłaniane, jakie są formy żelaza, jakie istnieją kłopoty, jeśli o powstawanie między innymi anemii. To był ostatni odcinek, jak możemy jej zapobiec, czy ją wyleczyć. W tym odcinku zajmiemy się leczeniem przeładowania żelazem, czyli jak to się ładnie mówi po angielsku, iron overload. Natomiast po polsku to jest właśnie przeładowanie żelazem, czy też po prostu nadmiar żelaza w organizmie. Oczywiście też jakby konsekwencje tego nadmiaru żelaza, one są opisane w pierwszym odcinku, a jest ich naprawdę dużo. Teraz zacznijmy sobie powiesz od tego, jak to jest zazwyczaj załatwiane, jeśli chodzi o podejście farmakologiczne. Mianowicie, czy może nie tylko farmakologiczne, o typowe podejście. W pierwszej kolejności częstym wskazaniem, jeśli chodzi o przeładowanie żelaza w organizmie, jest upust krwi, co brzmi brutalnie i oczywiście może po prostu się odbywać poprzez odciąganie krwi w warunkach szpitalnych, natomiast może być to po prostu pójście i oddanie krwi. Tak? Jeśli powiedzmy tego przeładowania nie ma dużego, to najzwyczajniej w świecie można pójść i oddać krew, co jest zawsze fajnym rozwiązaniem, bo nie dość, że jakby można pomóc innym, to jeszcze w tym przypadku człowiek zdecydowanie pomoże sobie sam. Także to jest pierwsze rozwiązanie. Drugie, jeśli chodzi o farmakologię, to jest podawanie deferoksaminy. To jest jeden z takich, powiedzmy, związków, które się syderofory nazywają, które właśnie są chelatorami żelaza. Przypominam, chelatowanie to jest łączenie jakby wolnych jonów minerałowych w nierozpuszczalne chelaty, czyli takie sole, które nie są wchłaniane w organizmie i tym samym przechodzą przez nas, przez ten nasz tunel jelitowy i są wydalane drugim końcem najczęściej. I deferoksamina jest jakby takim typowym lekiem, czy przynajmniej była bardzo długi czas, który jest używany do chelatowania nadmiaru żelaza. I teraz czemu ja będę skupiony w tym filmie na opisywanie metod zbijania poziomu żelaza naturalnie, ponieważ deferoksamina, czy jej używanie, rodzi naprawdę mnóstwo kłopotów. Możemy zacząć od tego, że deferoksamina jest lekiem drogim, czyli jakby to jest często pierwsza zapora, jakby zapora cenowa. Dodatkowo sam sposób podawania tego leku jest delikatnie mówiąc uciążliwy i olbrzymia część pacjentów, to jest dobrze ponad 50%, wykazuje się tak zwany non-compliance, czyli jakby nie stosuje terapii. Jeśli zastanawiacie się, czemu nie stosuje terapii, to terapia polega na podawaniu tych roztworów dożylnie, mniej więcej 5 do 7 dni tygodniowo, 8-12 godzin dziennie. To nie jest przejęzyczenie. Mniej więcej tak polega podawanie tego leku. On ma też dosyć krótki czas pół rozkładu czy rozpadu, czyli tym samym właśnie on dosyć szybko będzie rozkładać się w organizmie i dlatego też trzeba jakby pompować dłuższy czas, większą jego ilość, żeby odnieść jakikolwiek skutek. I to dopiero początek kłopotów tak naprawdę z deferoksaminą, ponieważ są inne. Często pojawiają się różnego rodzaju podrażnienia podczas wkucia. Oczywiście to jakby jest często nieuniknione przy w ogóle wkuwach dożylnych, przepraszam, wkuciach dożylnych. Natomiast tutaj zdarza się wyjątkowo często. Mamy różnego rodzaju stany nadwrażliwości wywołane tym wkuciem. Jeśli chodzi o morfologię, pojawia się agranulocytoza. Co jeszcze mamy? Często pojawiają się kłopoty kostne czy bóle kostne,
bardzo mocno podbija enzymy wątrobowe, ponieważ oczywiście musi być metabolizowany ten lek przez wątrobę. Pojawiają się kłopoty gastryczne itd. itp. Wydaje mi się, że też nie ma co zbytnio rozwlekać jakby potencjalnie skutków ubocznych tego leku, ponieważ jest ich generalnie mówiąc dużo. Jeszcze raz, podawanie tego leku jest dosyć kłopotliwe. Czasami rzeczywiście jest przydatne w przypadku mocnego przeładowania. Natomiast dopóki ktoś nie doprowadzi do bardzo mocnego przeładowania, czy też ktoś nie cierpi na tą jedną z hemachromatoz pierwotnych, czyli jakby zbytniego wchłaniania żelaza w organizmie wywołanego polimorfizmami genetycznymi, to często można się obejść, że tak powiem, takimi chałupniczymi terapiami chelatowania, które sobie omówimy w dalszej części filmu. Oczywiście, żeby być uczciwym, trzeba wspomnieć, że powstają już jakieś leki, czy powstały, przepraszam, leki nowej generacji, deferipron i deferasirox, które mają mniej efektów ubocznych niż deferoxamina, natomiast wciąż są kłopotliwe, czyli generalnie te farmakologiczne chelatory no nie są zbyt przyjazne pacjentom. Tym samym dużo lepiej jest, jeśli po prostu to ten nadmiar żelaza w organizmie, przepraszam, nie osiągnął wysokiego poziomu, lepiej jest zadziałać odpowiednio wcześniej i likwidować go samemu. Wiemy, jaka jest alternatywa farmakologiczna, czyli właśnie deferoxamina. Czas oczywiście przejść do rozwiązań, to znaczy co możemy idealnie zrobić, żeby pomóc sobie z tym przeładowaniem żelazem. Tak naprawdę, jeśli ktoś obejrzał poprzednie dwa filmiki, większość z tych rzeczy w tym odcinku nie powinna dziwić, ponieważ to jest jakby krzywe zwierciadło. Zawsze mówię, dowolny suplement, dowolne podejście dietetyczne to jest broń obosieczna. W zależności od tego, jaki jest stan organizmu, dane podejście dietetyczne może zaszkodzić, dane podejście dietetyczne może pomóc. Dany suplement może zaszkodzić lub może pomóc. Nic nie jest zero-jedynkowe, szczególnie w medycynie i szczególnie w dietetyce. Tym samym, no właśnie, tak jak my ostatnio mówiliśmy sobie, co robić, żeby zwiększyć absorpcję hemu, żeby wyrównać anemię, to jest nasze krzywe zwierciadło. Tak jak niektórzy mają kłopot z przeładowaniem, przepraszam, z niedostatkiem żelaza, tak jak niektórzy mają z przeładowaniem. Niektórzy mają za mało rtęci, niektórzy mają za dużo. Więc tutaj zaczniemy sobie od kroku pierwszego. Ostatnio mówiliśmy sobie, że jeśli chcesz ograniczyć anemię, obcinaj warzywa. Zgadnij co? Jeśli chcesz wywołać anemię, zacznij absolutnie maksymalizować warzywa w diecie. Mogą być jak najbardziej zróżnicowane mieszanki, czyli jakieś warzywa zielone, które będą miały dużo szczawianów, które będą blokować żelazo. Mogą być ziarna, orzechy. Ponownie wszystkie te rzeczy zawierają składniki takie jak kwas fitynowy, który blokuje wchłanianie żelaza i wielu innych minerałów. Będziemy mieć kwas szczawiowy, który blokuje wchłanianie żelaza i również innych minerałów, szczególnie wapnia. Będziemy mieć lektyny, które blokują również wchłanianie wielu minerałów itd. itp. I oczywiście z tych rzeczy, które ostatnio wspominałem, będziemy mieć taniny, czyli garbniki z grupy polifenoli, które również na potęgę blokują wchłanianie żelaza. Więc krok pierwszy, maksymalizacja warzyw w diecie. Można tak naprawdę zacząć iść w stronę spokojnie diety wegańskiej w tym momencie. Krok drugi. Ostatnio mówiliśmy sobie, że jeśli masz anemię, maksymalizuj mięso, szczególnie mięso czerwone, takie mięso, gdzie będzie duża ilość hemu. To znaczy, bo żelazo hemowe jest wchłaniane mniej więcej od 15 do 35%. Innymi słowy, ta wchłanialność będzie od początku bardzo wysoka i co więcej, żelazo hemowe nie jest wiązane w te nierozpuszczane chelaty przez antyskładniki zawarte w roślinach. Czyli jeśli masz już dużo żelaza, oczywiście my nie chcemy go wchłaniać dużo i szczególnie nie chcemy go wchłaniać w postaci łatwo przyswajalnej, więc wycinamy absolutnie same mięso. Czyli zobaczcie, lądujemy tak naprawdę na diecie wegańskiej. Oczywiście trzeba przypomnieć, omawiamy kłopot, gdzie tylko żelazo, mamy przeładowanie żelazem. W zależności od tego, czy mamy nierównowagi w innych witaminach, czy mamy do czynienia na przykład z jakimiś lekami, które będą dawać pewne przeciwwskazania, jeśli chodzi o spożycie różnego rodzaju grup produktów spożywczych. Więc pamiętajmy, w tym momencie mówimy tylko i wyłącznie o leczeniu przeładowania żelazem. Czyli eliminujemy mięso, czyli innymi słowy żelazo hemowe, które będzie łatwo przyswajalne.
Nawet jeśli ktoś nie jest w stanie wyeliminować, to po prostu obcinamy tak, jak tylko możemy i to już bardzo pomoże. Ale szczególnie jeśli jest wysoki poziom, tylko obcięcie całego mięsa da szybkie efekty. Trzy. Ostatnio mówiliśmy sobie, że powinniśmy zakwasić żołądek, zwiększyć pH, ponieważ to ułatwia wchłanianie żelaza i też witaminy B12. Idziemy w drugą stronę. Jeśli będziemy zwiększać zasadowość żołądka, czyli pH będzie rosło, to wchłanianie żelaza będzie od początku złe. Tym samym możemy sobie obniżyć właśnie kwasowość żołądka, czyli podwyższyć zasadowość. I teraz jak to zrobić? Możemy to zrobić naturalnie, zmniejszając ilość białka w diecie. To znaczy przez najbliższe, w zależności od tego, jak mocne jest to przeładowanie, 2 do 4 tygodni, najczęściej polecam miesiąc, jeśli jest takie nawet umiarkowane przeładowanie. Miesiąc powinien spokojnie wystarczyć na taką terapię. Jeśli właśnie damy sobie ten miesiąc, to wtedy też nie ma co się martwić o jakieś większe niedobory innych makroskładników odżywczych i witamin. Że tak powiem, powinniśmy być w stanie zacisnąć zęby i przetrwać ten okres. Tym samym jeszcze raz wycinamy białko i, żeby było jasne, nie wycinamy całkowicie, to byłby kiepski pomysł, ale staramy się ograniczyć i szczególnie ograniczamy dobrze przyswajane białko zwierzęce. Więc zapomnij o jajkach, zapomnij o nabiale, jeszcze raz zapomnij oczywiście o mięsie. Białka roślinne są dosyć kiepsko przyswajalne, tam są różnego rodzaju inhibitory proteaz, które blokują częściowo wchłanianie tych aminokwasów z białek roślinnych. Tym samym wchłanialność w zależności od produktu, o którym mówimy, będzie sięgać od 40 do 70%, dając sobie taki szerszy przedział. Więc jeśli już białko roślinne jest dosyć słabe jakościowo i akurat tutaj jak najbardziej się sprawdzi jako narzędzie naszej pracy. Drugi sposób, żeby zwiększyć zasadowość żołądka, to jest rozpoczęcie terapii inhibitorami pompy protonowej, ponieważ one obniżają kwasowość żołądka, czyli patrząc w drugą stronę, zwiększają zasadowość. Jeśli ktoś ma dostępne na przykład w rodzinie od rodziców takie leki, można sobie na przykład popać tydzień czy 2 tygodnie, idealnie oczywiście pod opieką lekarza. Nie są porady medyczne stricte, warto o tym pamiętać. Albo nawet takie leki jak jakieś różnego rodzaju reningasty czy leki na niestrawność, które są dostępne po prostu bez recepty, one też działają poprzez podwyższenie zasadowości żołądka, więc można je dodatkowo brać podczas takiej terapii, żeby jeszcze raz podwyższyć zasadowość żołądka i tym samym obniżyć wchłanialność żelaza. Warto pamiętać, że tutaj podam dosyć dużo tych kroków, które będą służyć zmniejszeniu przeładowania żelazem, ale to nie znaczy, że wszystkie je trzeba stosować naraz, po pierwsze, a po drugie, nawet jeśli chcielibyśmy je stosować naraz, to niech to będzie po prostu zależne od tego, jak wysoki mamy poziom żelaza, czyli im wyższy jest poziom żelaza, który będziemy sobie leczyć, czy będziemy próbować zbijać, tym więcej tych rad można naraz zastosować. Żeby było od początku jasne, nie huzia na juzia i walimy po prostu absolutnie wszystkie, tylko staramy się jakby moderować to w zależności od naszego celu. Idąc dalej, ostatnio mówiliśmy sobie, że właśnie polifenole, szczególnie z polifenoli taniny, czy znane pod nazwą garbniki, one bardzo ładnie obcinają wchłanianie żelaza. Czy innymi słowy, możemy sobie pić większej ilości herbatek, na przykład herbata czarna, herbata zielona, one odpowiednio zawierają teafloviny i katechiny, które będą blokować wchłanianie żelaza. Czyli znowu, jakby to jest uzupełnienie w ogóle tego wszystkiego, co robimy do tej pory w postaci płynów. Bardzo ładnie potrafi obciąć wchłanianie żelaza. Idąc dalej, ostatnio mówiliśmy sobie, czy to jest bodajże już krok 4 czy 5, mniejsza z tym, mówiliśmy sobie, że witamina C bardzo ładnie zwiększa wchłanialność żelaza niehemowego poprzez redukcję tego żelaza trójwartościowego, czyli jonów żelazowych Fe3+, do jonów żelazowych, czyli Fe2+. Tym samym, jeśli będziemy unikać witaminy C, czyli suplementowania witaminy C lub produktów bogatych w witaminę C, szczególnie powiedzmy owoców cytrusowych, w okolicy posiłków, takich głównych, gdzie wiadomo, że będzie, które będą zawierały żelazo, to powinno dalej jakby zmniejszyć wchłanialność tego żelaza niehemowego.
Jeszcze raz przypominam, żelazo chemowe nie jest podatne na te triki, więc po prostu idealnie żelazo chemowe z miejsca przy tej terapii trzeba wyeliminować. To jest akurat bardzo ważny krok. Co dodatkowo, coś o czym sobie uświadomiłem, nie wspomniałem ostatnim razem, nie mówiłem, że witamina A również ładnie, czy całkiem ładnie pomaga zwiększać wchłanianie żelaza. Tym samym unikanie suplementów bogatych w tą witaminę lub produktów bogatych w tą witaminę, czyli szczególnie wątróbka, ale to już, że tak powiem, powinno być wykluczone poprzez wykluczenie ogólnie mięsa. Tu się kłania lub, szczerze mówiąc, to jest długi, osobny temat, produkty bogate w beta-karoten akurat nie są kłopotem, ponieważ beta-karoten jest konwertowany do witaminy A w bardzo, bardzo ubogi sposób. W zależności od produktu ten stopień konwersji będzie wynosić od 1,12 do 1,17. Więc, że tak powiem, z tych marchewek czy pomarańczy to w sumie nic się specjalnie nie wyłuska. Co dalej mówiliśmy sobie? Mówiliśmy sobie, że wzmacnianie wchłaniania żelaza niehemowego będzie osiągalne, jeśli chodzi o kombinacje, powiedzmy, kulinarne poprzez branie czy dodawanie do posiłków czosnku i cebuli. Ponownie eliminujemy te rzeczy. Jeśli kogoś interesują odniesienia do badań naukowych, o których tu mówię, to praktycznie wszystko jest w poprzednich dwóch odcinkach. Jakby ja nie będę dublował wklejania tutaj znowu do opisu, ponieważ nie ma to sensu i szkoda czasu. Można po prostu odnieść się do dwóch poprzednich odcinków. Co jeszcze? Mówiliśmy sobie, że przede wszystkim jeśli chodzi o tą hemachromatozę wtórną, czyli jeszcze raz jakby zwiększone wchłanianie żelaza, przeładowanie żelaza w organizmie wywołane nie genetyką, tylko po prostu różnego rodzaju czynnikami środowiskowymi czy stylem życia, to mówiliśmy, że insulina jest w stanie poprzez rozregulowanie hepcydyny bardzo mocno zwiększyć wchłanianie żelaza. Czyli im większa insulinooporność, tym mniejsza hepcydyna, im mniejsza hepcydyna, tym większe wchłanianie żelaza i synteza hemu w organizmie, krwinek czerwonych również. Czyli jeśli rzeczywiście jest kłopot, to też trzeba pamiętać, tu w tym momencie nie skupiamy się tylko i wyłącznie na zbiciu tego wysokiego poziomu żelaza, skupiamy się również na eliminacji przyczyny, a bardzo często przyczyną będzie insulinooporność. Także tutaj po prostu pacjent powinien jak najbardziej pracować nad zbiciem tej insulinooporności, czyli ograniczanie kaloryczności posiłków, posty na przykład, ruch itd. itp. Na pewno jest mnóstwo różnego rodzaju filmików na ten temat na YouTubie i ja też pewnie jakiś swój nagram swego czasu. Także regulacja insulinooporności to jest kolejna rzecz. Mówiliśmy sobie, że poza insuliną, drugi taki znamienity czynnik, który będzie obniżać hepcydynę, czyli podwyższać wchłanianie żelaza, to będzie hipoksja, czyli niedotlenienie organizmu. Czyli tym samym często na przykład spożywanie alkoholu, który będzie miejscowo, szczególnie początkowo w wątrobie wywołać hipoksję, może być szczególnie problematyczne. Żeby było ciekawie, również jakby zbytnie przebywanie na słońcu, czyli ekspozycja na promienie UV, będzie zwiększać uwalnianie hemu z cytochromu CP450, który detoksyfikuje i metabolizuje leki i różnego rodzaju ksenobiotyki, czyli takie substancje toksyczne, czy najczęściej toksyczne pochodzenia obcego, które organizm nie rozpoznaje. Więc zbytnia ekspozycja na te promienie będzie również to powodować. I też stres oksydacyjny, czyli zwiększa uwalnianie hemu z oksyhemoglobiny. Także warto pamiętać, że dobrze jest też jakby zbijać różnego rodzaju stany zapalne, łagodzić ten stres oksydacyjny w tym przypadku, żeby to zmniejszyć. Jak zawsze, no jakby nie ma deszczu bez burzy, to przeładowanie żelazem najczęściej skąd się bierze. I raczej rzadko to są takie błahe powody, jak na przykład branie zbyt dużej ilości witaminy C. Myślę, że zgodzimy się, że lista do tej pory jest długa, ale najlepsze zostawiłem na koniec. Jest to jedno z takich moich ulubionych badań sprzed paru lat. Nawet nie pamiętam, szczerze mówiąc, kiedy je przeczytałem. 2-3 lata temu, może i nawet dłużej, bo szczerze mówiąc nie wiadomo, gdzie ten czas pędzi. Ale jest absolutnie po prostu fascynujące, ponieważ naukowcy właśnie szukający różnego rodzaju alternatyw do wspomnianego leku deferoksaminy zastanawiali się, jak możemy naturalnymi sposobami blokować wchłanianie żelaza jak najbardziej.
I odkryli magiczną mieszankę, która jest tak szalenie łatwa, bo można ją sobie skrecić za dosłownie parę złotych samemu w domu. I ta mieszanka blokuje, jeśli dodamy ją do posiłku, czyli do tego głównego dania, czy ogólnie dań, bo możemy to przy każdym daniu spożywać, ten specyficzny napój, będzie blokować wchłanianie żelaza o 69,69%. I jaka to jest magiczna mieszanka? Chodzi o połączenie mleka, herbaty i kurkuminy. I teraz czemu? Kurkumina jest bardzo mocnym, czy przepraszam, nie bardzo mocnym, jest stosunkowo mocnym chelatorem żelaza. Mleko zawiera laktoferynę, która to jest substancja, też całkiem jest chelatorem żelaza. I dodatkowo w herbacie mamy teaflawiny, o których wspominałem wcześniej. Teraz właśnie te teaflawiny, szczególnie i substancje w kurkuminie, czyli substancje z grupy polifenoli, mają to do siebie, że laktoferyna z mleka będzie chronić rozkład polifenoli. Czyli generalnie tak długo jak mleko będzie w tej mieszance, te polifenole będą utrzymać się w wyższym stężeniu dłuższy czas. A ponieważ wiele z polifenoli ogólnie jest dosyć słabo wchłanianych i ten czas, że tak powiem, istnienia czy półrozkładu w organizmie jest dosyć krótki, właśnie ta funkcja ochrony laktoferyny ochrony polifenoli przez laktoferynę sprawia, że mieszanka jest niesamowicie skuteczna. Jeszcze raz, zakrągając mamy 70% blokowania wchłaniania żelaza. Magia po prostu. I teraz warto wspomnieć, że w badaniu mleko było świeżym mlekiem, ponieważ jakby tam to stężenie laktoferyny będzie większe. Ogólnie jako ciekawostka, laktoferyna występuje w największym stężeniu w mleku mam. To jest mniej więcej 10-15%. W mleku krowim to stężenie jest do 2%. Widziałem jakieś wzmianki, że w mleku świeżym krowim ta laktoferyna może być na poziomie wyższym, 3-4%. Ale wciąż, jeśli mówimy o tych warunkach chałupczyńczych, to nikt nie dostanie świeżego mleka. Dostaniemy takie sklepowe i to nawet wystarczy. Nawet jeśli nie osiągniemy 70% blokowania wchłanialności żelaza, to cokolwiek osiągniemy, 65-60%, będzie wciąż fantastycznym wynikiem, szczególnie jeszcze raz, jeśli połączymy to ze wszystkimi rzeczami albo częścią rzeczy, o których mówiliśmy sobie wcześniej. Oczywiście jak ktoś chce, żeby znajomi wyrzucili ich ze znajomych z Facebooka, to może spytać się jakąś mamę karmiącą, czy może wydębić kubeczek mleka, żeby pomóc sobie z przeładowaniem żelazem, ale cóż, nie jest to prawdopodobnie zbyt błyskotliwy pomysł, więc polecam zostać przy łaciatym czy tym podobnym produkcie. Oczywiście link do tego badania, o którym mówię, będzie widoczny w opisie. Warto również wspomnieć, że jeszcze raz, jak największe spożycie różnego rodzaju warzyw będzie dosyć mocno blokować chłonienie żelaza, ponieważ jakby tych różnego rodzaju roślinnych chelatorów enzymatycznych czy polifenolowych chelatorów, które są opisane w literaturze, jest naprawdę dużo. Świetnym przykładem jest gadusan epigallocatechiny z herbaty zielonej. Uwielbiam ten aminokwas, ma naprawdę fantastyczne zastosowanie, jeśli chodzi o wiele dziedzin, m.in. w psychiatrii, jako wzmocnienie terapii antydepresyjnych lub również na poprawę humoru można używać przy zwalczaniu, czy jako pomoc przy zwalczaniu terapii itd. Powiem na pewno sam aminokwas zasługuje na osobny odcinek, aż tak jest fajny. Ale mamy ten galusan, o którym wspomniałem. Mianowicie genisteinę, kwalcetynę między innymi, które często są używane między innymi w terapiach naturalnych przeciwalergicznych. Będziemy mieć apocyninę, będziemy mieć floranol, będziemy mieć katechiny, epikatechiny, teaflawiny z herbaty, jak wspomniałem, kurkumina, mucuna pruriens, znowu absolutnie fantastyczne zioło, jeśli chodzi o różnego rodzaju terapię, na przykład również o walkę przy terapii Parkinsona, czy przeciw Parkinsonowi, ale znowu to są jakby takie rzeczy na potencjalnie osobne odcinki, ale naprawdę warto pamiętać, rośliny mają mnóstwo tych rzeczy i one mogą być
albo pozytywne, albo negatywne, w zależności od tego, w jakim stanie jest pacjent i co staramy się poprawić czy naprawić. Jeszcze jako ciekawostkę, dosyć dużo opowiadam o takich i teoretycznych, i praktycznych mechanizmach, natomiast ja jestem wielkim fanem ogólnie praktyki, eksperymentów różnego rodzaju. Tym samym pomyślałem sobie, że myślę, że mnóstwo z Was może zainteresować, jak taka terapia wygląda praktycznie. Czyli jak bardzo można zbić to wchłanianie żelaza tymi metodami. Jako tak się zdarzyło, że ostatnio miałem pacjentkę, która miała mnóstwo kłopotów zdrowotnych, które nie były zdiagnozowane, łącznie z przeładowaniem żelazem. Nie będę wymieniał jej imienia, bo nie wiem, czy sobie życzy, żeby posługiwać się jej przypadkiem, więc tylko posłużymy się anonimowo wycinkami z jej badań. Jednym z tych niezdiagnozowanych problemów było przeładowanie żelazem. Ono nie było bardzo duże, ale dawało już ewidentne objawy, jeśli chodzi o pacjentkę. I pierwsze takie wycinki badań, które pokazywały, że to żelazo było podwyższone, pochodziły z marca. I tylko zostało to niestety zignorowane przez lekarzy. I sama na własną rękę podejmowała próby zbicia tego wysokiego poziomu żelaza miesiącami. Zanim do mnie trafiła, to wiemy, że przynajmniej po tych badaniach, którymi dysponujemy, że próbowała 7 miesięcy to zbijać i zawsze jak trochę zbiła, to potem to wszystko podlatywało do góry. I to mniej więcej pokazuje, że często te samoistne próby zbicia tego poziomu żelaza bez jakiejś takiej, powiedzmy, bardziej szczegółowej wiedzy, którą sobie dzisiaj wyłuskaliśmy, są skazane na niepowodzenie, a przynajmniej też trwają dużo, dużo dłużej niż powinny i też człowiek się męczy i szczerze mówiąc, po co się męczyć, prawda? Więc jak nam udało się w zaledwie 4 tygodnie zbić ten poziom żelaza z jeszcze lekko podwyższonego na taki w pełni normatywny. I będziemy sobie to zaraz wrzucę tutaj na ekran, jak te zmiany się dokonywały. Czyli tutaj na początku będziemy mieli w marcu poziom żelaza na poziomie 203 mikrogramy na decylitr. Następnie przesuwamy się do maja. W maju mieliśmy poziom 166 mikrogramy na decylitr. Następnie w momencie przed podjęciem terapii mieliśmy 156 i zaledwie po 4 tygodniach zeszliśmy na 97. Więc jak widać, jest to bardzo ładne i szybkie zbicie. I szczerze mówiąc, praktycznie jedyne, co zastosowaliśmy, to jest wycięcie produktów zwierzęcych, czyli to jest tak naprawdę dieta wegańska. Tam też walczyliśmy z mocnym przeładowaniem witaminą B12, więc akurat dieta wegańska jest fantastyczna tutaj, bo bardzo łatwo obniży poziom witaminy B12 i żelaza, więc akurat tak się złożyło, że ta terapia była bardzo fajnie dobrana i w 4 tygodnie udało nam się wszystko zbić. Także zastosowaliśmy tylko i wyłącznie zbicie czy wykluczenie produktów zwierzęcych i odzwierzęcych. Dieta była typowo wegańska i dodatkowo do posiłku fundowaliśmy sobie tego fantastycznego i na pewno bardzo pysznego szejka. Ja osobiście nigdy nie próbowałem, czyli herbata, kurkumina i mleko. I to wystarczyło, żeby załatwić sprawę. Mam wielką prośbę. Jeśli cierpisz na taki kłopot i podjąłbyś się takiej terapii, czy to pod opieką lekarza, czy to na własną rękę, będę szalenie wdzięczny, jakbyś podesłał mi anonimowo swoje wyniki badań. Może bym jeszcze potem nagrał osobny filmik, żeby pokazać innym, jak skuteczne to mogą być terapie. Wtedy wystarczy po prostu wyciąć swoje imię, nazwisko. Ja potrzebuję tylko, że tak powiem, samego wycinka, gdzie jest poziom żelaza z opisem dat, czyli przed i po terapii. To wszystko z mojej strony. Na dzisiaj kończymy oficjalnie tryptyk żelazem i ruszamy z innymi tematami. Na pewno w następnym odcinku pogadam trochę o pamięci, bo zagalopowałem się z tymi tematami medycznymi, chociaż to wszystko jest fascynujące, ale na pewno pogadam sobie trochę o skutecznej nauce, czy właściwie następny odcinek będzie o głupiej nauce, czyli jednym ze sposobów, który sprawia, że wydaje nam się, że wiedzę przyswajamy, a tak naprawdę nie posuwamy się w ogóle do przodu. Jeśli masz jakieś pytania dotyczące tego filmiku, zapraszam do komentowania. Jeśli nie masz pytań, to i tak zapraszam do komentowania, żebym zwiększyć zasięgi, żebym też wiedział, że nie gadam ze sobą, żebym wiedział, że po prostu te informacje też pomogły.
Wszystkie badania są w opisie, chociaż w tym filmiku nie ma ich dużo. Jeszcze raz, większość wszystkich badań, które poruszałem w tym filmiku, występuje w dwóch poprzednich filmikach w opisie. Jak zawsze pierwszy komentarz przypięty to będą trzy piosenki rockowe na poprawę humoru i mam nadzieję, że też rozkochanie w tej muzyce, którą ja kocham nad życie, osoby, które do tej pory nie lubiły rocka. Także zawsze będzie coś spokojniejszego, jakieś baladki i coś ostrzejszego. Co jeszcze? Jeśli interesują Cię szkolenia z dziedziny pamięci czy też nauki języków obcych, to zapraszam na moją stronę universalofmemory.pl do zakładki oferta. Jest tam dosyć dużo kursów specjalistycznych, które są długie, bardzo szczegółowe i wszystkie odbywają się pod moją opieką. Jeśli ktoś chciałby poprawić swoją zdolność uczenia się języków, czy ogólnie zdolność uczenia się, niezależnie od dziedziny wiedzy. Ja na pewno będę aktywnie w tym wspierał. Jest to też fajny pomysł na święta, jakby ktoś nie miał pomysłu dla ambitnych bliskich. Dzięki piękne i do usłyszenia w następnym odcinku.